Możemy korzystać z wideorejestratorów. W tej chwili nie ma regulacji prawnych, które zakazywałyby nam korzystania z wideorejestratorów. Warto natomiast uważać, jeśli chcielibyśmy udostępnić takie nagranie w internecie na przykład, ponieważ wówczas zaczynamy podlegać pod ustawę o ochronie danych osobowych, a także pod kodeks cywilny. Jeśli więc udostępniamy czy numery rejestracyjne samochodu, czy też inne osoby, które są dostępne na takim nagraniu, musimy być świadomi tego, że już zaczynamy podlegać pod prawo o ochronie danych osobowych i pod kodeks cywilny i możemy zostać na przykład oskarżeni o naruszanie dóbr osobistych. Nagrania z wideorejestratorów są w szczególności przydatne, kiedy dochodzi do zdarzeń drogowych, takich jak wypadki czy stłuczki i rzeczywiście pojawia się taka sytuacja sporna, w której zeznania dwóch stron są ze sobą rozbieżne. Wówczas nagranie z wideorejestratora jest w stanie nam pomóc ustalić, jaki był rzeczywiście przebieg zdarzenia. Ważne jest jednak to, abyśmy pamiętali o tym, by w żaden sposób nie modyfikować tego typu nagrań, ponieważ one wówczas czy w postępowaniu odszkodowawczym czy przed sądem mają nikłą wartość dowodową. W tej chwili na rynku jest dostępnych wiele urządzeń z różnych półek cenowych. Ich ceny rzeczywiście wahają się od 150 do 800 czy 900 zł nawet. Alternatywą są darmowe aplikacje, które możemy pobrać na swojego smartfona. I czym kierować się tutaj, jeśli wybieramy wideorejestrator? Przede wszystkim tym, jaką rozdzielczość i jaką jakość nagrań taki wideorejestrator nam pozwala zdobyć, ponieważ te najtańsze urządzenia z reguły mają najsłabszą jakość nagrań. Wówczas, kiedy nadchodzi zmrok, tak, kiedy są słabe warunki pogodowe, a przecież przy takich warunkach pogodowych najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, takie elementy jak numery rejestracyjne auta mogą być po prostu niewidoczne. W przypadku aplikacji na smartfony mamy tutaj do wyboru w zasadzie rozdzielczości, które oferuje nam urządzenie, czyli sam smartfon. Możemy wybrać, jeśli jest to dobry smartfon, albo rozdzielczość Full HD, albo możemy wybrać i to na to pozwala nam aplikacja niższą rozdzielczość. Jednak warto wtedy rzeczywiście zwrócić uwagę na to, jak samo nagranie wygląda, jak to nagranie zbiera rzeczywistość i jak są widoczne te elementy otoczenia, które są dla nas istotne, ponieważ no, one będą najistotniejsze wówczas, kiedy będziemy chcieli skorzystać z tych nagrań w sytuacji awaryjnej.